Witamy serdecznie i ponownie na kanale Husator. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić bliżej Bartona GT125, którego już wcześniej pokazywaliśmy, ale z racji tego, że jest nowy sezon, wypadałoby odświeżyć wiedzę Wam, no i też nam. Pokażę Wam rocznik 2024, jak to mniej więcej wygląda. No i przy okazji zachęcam do kupienia ostatniej sztuki w biało, niebiesko-czarnym kolorystyce, którą mamy dostępną od ręki na salonie, a wiem, że już w Bartonie nie ma tego i dostawa znowu będzie za najbliższe 2-3 miesiące. Więc zapraszam do oglądania. Tak wygląda Barton GT125. On już ma te żebrowane siedzonko, to znaczy, że już jest rocznik ten świeższy, bo te poprzednie, przypominam, właśnie tego nie miały. Miały troszeczkę inny moduł Yesona. Tutaj już mamy też inny moduł Yesona, ten bardzo, bardzo oryginalny, bo tamten troszeczkę inaczej wyglądał. No i tutaj mamy tą samą mapę, co w wersji 223. Kręci się do 10 tysięcy obrotów. Prędkość 102 km, 110-115 maksymalnie, w zależności od Waszej wagi. Jeśli chodzi o zawieszenie, nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o wyposażenie, jak handbary, szybka, nic się nie zmieniło. Zawieszenie również się nie zmieniło, ale ten moduł Yesona, którego tutaj widzicie, na chwilę obecną są plany, żebyśmy mogli to robić i na pewno Was poinformujemy, jak takie coś zrobimy. Odnośnie Bartona Blade Air niedługo będziemy Wam pokazywać wyniki na hamowni przed i po. I też zachęcam cały czas do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Więc tutaj tak naprawdę nowości żadnych nie ma. Czekamy na stelaże do Bartona GT, żeby móc go wyposażyć w takiego turystyka i kufry. Więc mam nadzieję, że to już niedługo Wam te pokażemy. A zaraz, jak już będziemy robić przegląd zerowy, to postaram się Wam zrobić krótką relację. Zobaczycie sobie też olej, jak wygląda już po wstępnym takim tutaj naszych testach. No i później pokażę Wam, który olej wlewamy, jaki dodatek wlewamy, więc to wszystko będę Wam pokazywał. No i przypomnę też o cenach, jakie trzeba zapłacić przy zakupie pojazdu, żeby mieć ten przegląd zerowy na bardzo wysokim poziomie. Mamy praktycznie koniec przeglądu zerowego. Dlaczego wymieniamy olej transportowy? Ponieważ my tutaj staramy się Wam sprzedawać te motocykle z olejem już naprawdę premium Liqui Moly 10W40 Street Pół Syntetyk. Ten transportowy jest wymieniany zaraz po naszych testach. Z tego względu, że cenimy sobie naprawdę ten olej dodatkowo. Jak widzieliście, uzupełniamy olej o dodatek do oleju z dwusiaczkiem molibdenu, żeby zmniejszał żeby przede wszystkim, żeby zabezpieczał silnik od środka. I ponoszą ponowne testy i dopiero wtedy Wam to wydajemy. Staramy się na przeglądzie zerowym przejrzeć wszystkie śrubki, dokręcić, zaznaczyć Wam markerem po to, żebyście mogli kontrolować. Nam zostaje jeszcze chyba tylko tutaj zamontowanie, prawda, Wadem, w USB. Też Wam to pokażemy. Zrobimy szybciutką jazdę testową. Pokażę Wam, jak to działa, bo dzisiaj będziemy wydawać ten pojazd. Szybciutki zrobimy instruktaż, jak docierać. No i przypominam, biało, niebiesko-czarny jest dostępny u nas na sklepie. 11,5 tysiąca plus 300 zł przegląd zerowy, olej 50. I wtedy macie pełny pakiet przeglądu zerowego, żeby ten motocykl już był do Was wysłany. Naprawdę tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Oponki, tak jak widzicie, są kosowo turystyczne. Przedni bieżnik jest troszeczkę inny niż tylny. Przyczepność jest bardzo fajna. Jeździłem nim. No i tak jak mówiłem, czekamy na zestaw kufrów bocznych do tego pojazdu, żebyście mogli już wyposażyć go w pakiet kufrów. Dodatkowo chlapacz, tak jak widzicie. No i niedługo będziemy już przy kliencie informować Was, jak macie docierać, jak to jeździ. Przejadę się tym, rozpędzimy. No i zobaczycie sobie już wszystko na jednym materiale. Jesteśmy już na testach po naszym przeglądzie zerowym, drugich testach po wymianie oleju, uzupełnieniu dodatku do oleju z dwusiaczkiem molibdenu. No i teraz czas przetestować, zobaczymy, jak na każdym biegu jeździ, jak hamuje. Zaraz sobie zobaczycie mniej więcej, jak brzmi, jak przyspiesza. No i zaraz lecimy do klienta. Przy okazji
instruktażu dla niego. Przekażę Wam informacje i przypomnę, jak docierać, żeby go nie zajechać, żeby go nie zatrzeć, kiedy pierwszy przegląd, kiedy drugi, no i tak naprawdę, czy można to odblokować, czy nie. Startujemy z naszego koronnego miejsca, tutaj jest wiele prezentacji, jedyneczka, wyświetlacz biegów nam pokazuje, na jakim biegu jedziemy, powrotomierz, no i teraz przyciśniemy, teraz nie piszcie w komentarzach, że wydajemy z dłuma, albo zaraz zostanie szrota, nie dostanie szrota klient, ponieważ ja, żebym Wam pokazał, muszę go troszeczkę przyciągnąć i to jest przez chwilę, bo Wy jak będziecie jeździć non stop na dwójce, trójce na bardzo wysokich obrotach, to go zatrzecie, więc lecimy. Teraz już na koniec chciałbym Wam przypomnieć elementarz, jeśli chodzi o docieranie. Po przekręceniu stacyjki wyświetla się taki sposób monitorek, jest licznik. Pierwszy etap 500 km jeździmy między 6 a 7 tysięcy, prędkość maksymalnie do 80. Drugi etap między 500 a 1500 jeździmy między 7 a 8 tysięcy, nawet do 9, prędkość maksymalna 90 km. Tak jak tutaj informowałem naszego klienta, który odbiera tego pięknego Bartona GT, bardzo ważne, żebyście też kontrolowali, jak działa łożysko główki ramy. Lada dzień pojawi się na naszym kanale YouTube poradnik oraz filmy, cykl filmów przygotowujących naszego Bartona NXT250 czy do zawodów, czy do treningów, bo będziemy mocno wyczynowo też śmigać tego typu pojazdami. Będziemy pokazywać łożysko główki ramy, co trzeba zrobić, jak może się zachowywać, a w takich pojazdach, kiedy nie będziecie chcieli skorzystać z takiego zwanego przeglądu zero premium, bo taki coś będziemy wprowadzać, gdzie łącznie z olejem będziemy również demontować zawieszenie, główkę ramy, będziemy smarować odpowiednim smarem, a nie tym chińskim plus małą ilością, więc będziemy starali się również Wam przygotować łożysko główki ramy, łącznie z wymianą oleju w amortyzatorach. Ale jak tego nie weźmiecie i będzie w oryginale, to zawsze warto sprawdzić, jak działa łożysko główki ramy. Jak macie nóżkę centralną, wystarczy sobie dać na dół koło i po prostu posprawdzać, jak mniej więcej pracuje kierownica. Ona musi w bardzo łatwy sposób, nie za lekko, ale też nie za ciężko, od jednego ogranicznika do drugiego. Nie może się tutaj zatrzymać w tym miejscu, nie może się zatrzymać w tym. A jak to będzie się oddziaływało podczas jazdy? Że będzie ten motocykl chciał jechać tylko na wprost i jak będziecie mieć skręconą kierownicę w lewo bądź w prawo na zakręcie, będziecie mieć wrażenie, że on sam prostuje. To znaczy, że łożysko główki ramy jest już albo źle dokręcone, albo już się wyrobiło poprzez właśnie zbyt małą ilość smaru. Dlatego będziemy zachęcać do tego, żebyście ten przegląd zero premium sobie brali. A ile on będzie kosztował? Jeszcze nie wiem. Będziemy to informować już na przykładzie Bartona NXT. My tutaj też Wam w przeglądzie zerowym zaznaczamy odpowiednie kropki po to, żebyście kontrolowali, że jak cokolwiek się przesunie i nie jest względem siebie równe, no to wtedy macie informację, że albo przykręcacie tak, żeby to było kompatybilne i spójne. A jak nie wiecie, jak to robić, to wystarczy do serwisu pojechać, sprawdzą, wyregulują Wam łożysko główki ramy, a najlepiej, tak jak mówię, zdemontować i na święty spokój mieć. Trzeba dać lepszy smar, większą ilość smaru i wtedy macie pewność, że to będzie dobrze jechało. Tyle jeśli chodzi o docieranie. Teraz powiem, jak wygląda sprawa z łańcuchem. 2-3 cm luzu, nie może być za luźny, bo pamiętajcie, jak usiądziecie, to się wszystko rozszerza, wyciąga i wtedy macie zbyt mocno napięty łańcuch, szczególnie jak jeszcze uderzycie w jakąś dziurę, zawieszenie tylne zacznie działać. Ciśnienie w oponach 2021, unikamy na dotarciu jeżdżenia w dwie osoby. No i teraz przypominam o paliwie. Bartony są oczywiście przystosowane do jeżdżenia E10, są na wtrysku, ale my zalecamy stosować dodatki do paliwa z Liqui Moly. Co drugie, trzecie tankowanie wlewać zgodnie z zaleceniami producenta i będzie naprawdę ok. I przypominamy, mamy jeszcze jeden na salonie, biało, czarno,
niebieski, 11,5 tysiąca w podstawie, dostępny od ręki. Więc tak to mniej więcej wygląda z Bartonem GT, a my sobie go ładujemy.